Witam wszystkich w kolejnym odcinku XCOM. Jestem Bunio. I zaczynamy! Kręcenie. A nie. Zapomniałem, że mam misję. Aby zaatakować z pancernika. Doskonale. Czekamy na postępy waszych prac. I tak myślę o tym, że by się przydało coś zmodyfikować. Żołnierz wsparcia. Dobra, niech będzie ten grenadier. To będzie zamknięte pomieszczenie. Spałby. Niby tego bym nie potrzebował. Masz apteczkę. Co to? A, to mogę sobie jedynie zobaczyć, co mogą mieć. Ciekawe, co będzie w mózgu. Korpus. Dobra. Tym się zajmę później. Możesz mieć tą amunicję. Weź. Czy ktoś by chciał inny tą amunicję? Nikt nie daje rączki do góry? To nie możesz chyba... A, masz 3 apteczki, wow. Dobra, no to rozpocznij misję. Muszę wreszcie im zrobić te pancerzyki. Misji w polu widzenia. Lądujemy. Chyba skorupkowe, czy jak to tam było. Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Okej. Po tej misji będziemy mieli pancernika. Wielkie niebo zajęło się dostawą, ale teraz zaczyna się najtrudniejsza część zadania. Jeżeli ten pancernik ma wylądować w całości, musimy zacząć od wyłączenia obwodów zasilania znajdujących się na jego powierzchni. Nie wiadomo, co tam znajdziemy, ale powinniśmy spodziewać się zaciekłego oporu obcych znajdujących się na pokładzie okrętu. Cel uaktualniony. Na pierwszą linię niech pójdą. Że tak powiem, żółte dziaby. To był też żółty, co nie? No właśnie. Stań sobie obok niej. Ty tak samo. Rozumiem. Ruszam. Zamiast tych grenadierów, to w tej misji to by mi się przydali. Zrozumiano. Szturmowcy. Tak jest. Nie wiem, masz wartę. Nieważne. Koniec tury. Póki nie otworzy dziewiczek, no to chyba nic nie wypełni. I? I nic. Żadnej zasłony. Tak, przejdź tutaj. Nic nie wykryła. Teraz on. Też nic. Miło to rozumiem.
widzieć i słyszeć. Nic nie ma. Tak jest. Tutaj? Jak miło, że nic. Nie wiem jak z tobą, więc na razie snajper. Przejdź się tutaj. A ty... Co to do cholery było? Nie wiem. Nie pytaj się mnie. Warta. 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 I tak samo. Warta. Dobra, nic nie ma. Przejdź tu. Musiał coś znaleźć, musiał. Obwody znajdujące się na powierzchni pancernika są podłączone bezpośrednio do sieci zasilania okrętu. Jeżeli wyłączymy lub wysadzimy te obwody, powinniśmy unieszkodliwić tę jednostkę, dzięki czemu zdobędziemy ładunek przewożony przez okręt, nie czyniąc niepotrzebnych zniszczeń. No dobra, czyli snajper. Dobra, nieważne, snajper nie widzi. Widział ty. 35, 56. Spróbuj. Dobrze. Ty. 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 I ty. Wy dwaj widzicie. Zobacz. Okej. Cac. Snajper nie widział. To jest przykre. Stań tutaj. Weź pistolecik. I warta. To teraz tak, ten pan. Tutaj. Ten mówi po angielsku, a tak to reszta to po polsku. To są narodowe ich języki pewnie, oczywiście. Nie pamiętam, żeby... Nie, na przykład u zamka jest flaga Chin i mówi po polsku też. Pamiętam tego, żeby w Chinach mówili po polsku, żeby to był urzędowy. Chyba, że tak jest. A ja się nie znam. Nie wiem, tu możesz tutaj zejść. I weźmiesz sobie wartę. Uderzeniowy 1, idzie na was nieprzyjaciel. Przygotujcie się do kontaktu. Gdzie? Aha. I najgorsze jest to, że tam tego nie widzę. Tego na górze nie widzę. Czyli... Ty, mistrzu... Kurde, ty masz tą rakietkę. A nie
Nie chcę jej się pozbywać. Ty musisz mieć tą badziewną rakietkę. Dajesz. Badziewny, to znaczy mniejszy zasięg rakietki. Zasięg. Zasięg wybuchu. Tych chłopaku. Schodzisz na dół. I włącz. Dowódco, cokolwiek zrobiliście, zadziałało jak potrząśnięcie gniazdem szerszeni. Obcy rzucą przeciwko wam wszystko, co mają, byle chronić ten okręt. No miałem to wyłączyć, więc co chcecie? Ja myślałem, że to liczba tur. Zostało 5. Czyli jeżeli każde dotknięcie tego powoduje, że coś się stanie, nie rzucą mi kolejnych przeciwników. Może na koniec będę to wyłączył. Będę wracał. Snajper. Weź inną broń. Kurde. I zaczekaj. To miejsce. Snajper, czekasz. Tak jest. Ten zejdzie do kolegi. Warta. Kolejny może jakiś. Ty możesz być. Warta. Ktoś inny? Ty zostałeś. Warta. Nieprzyjaciele zbliżają się do waszych pozycji uderzeniowej 1. Uważajcie. Tia. Trochę daleko. Coś, czego nie lubię. Ale i tak to musi wszystko podejść. Skoro musi podejść, ja mogę ludzi wycofać. Przejdzie się tutaj. Czyli snajper teraz widzi. Zabij. Dziękuję. I tamto barachło jest. Stań na warcie. Nie wiem, jak daleko to spadło. Chyba gdzieś tutaj. A, stanąłeś na warcie. Nie, dobra, nie będę wykorzystywał rakiety. A później się okaże, że było warto. Zrobić. Ten ma pełną osłonę. Warta. Przeciwnik się nie ruszył. Jesteś już mi niepotrzebny. Mógłbyś mi poskałcić.
Nie ma! Nie ma go. Uciekł gdzieś. Ruszam na wyznaczoną pozycję. Tam już powinno być bezpiecznie. A, to jest snajper. Ja chciałem tego. Tutaj? I ty, mistrzu. Snajper. Czuwasz. Przechodzę na pozycję. Okej. Kurde, dobrze się schował. Który by się ruszył na górę? Kosmite, atakuje! Tia. Na razie to zostawmy. Pewnie snajper już tego nie widzi. No właśnie. Ty, mistrzu, staniesz... Miejsce dobre. Nic nie widzi. Nie ma tamtego. Ciekawe. Ciekawe, nie powiem. Już tam idę. Co widzisz? To 78. Zabiło. Ten niestety ma mniejszą szansę, 53. Spróbuj. Nie mam go jak ustawić. A tu nie ma osłony nawet. Nie wiem, ty... Warta. Nie wiem, może wyjdzie cokolwiek warta. Już tam idę. Tutaj jest tak. I tak samo warta. Warta. Uderzeniowy jeden. Zaraz zrobi się u was gorąco. Ufoki idą w kierunku waszych pozycji. I nikt tego nie widział. I tam przepożdżenie, co to jest. Kolejny. O, snajper! Zabij. Dobrze. Odnalazł się brakujący. Super, kolejny.
sektor i... Dobra, snajper coś widzi. Co widzi? Jak to idę? Tak go zabił. Jeden jest na warcie. Nic nie zrobi ten. Zniszczę wszystko. Odpalam. Obóz wyłączony. Zatrzymujcie się, uderzeniowy jeden. Tak, to musiałem albo zniszczyć, albo coś tam, więc już lepiej chyba tak. Kobieta na górę? I nic nie widzi. Tutaj. I też nic nie widać. Tu jest skażona. Przyjąłem. Może coś zejdzie, więc warto. Już się za to biorę. To jest stań na warcie. Nic. Snajper. Biegniesz. Będziesz musiał później przeładować. Na razie wydaje mi się, że będziemy musieli trzymać pozycję. Idę w to miejsce. Przeładujcie sobie wszystko. Tak samo. Świeże pęski w magazynku. Ty pilnuj ich. Ty przeładuj. Świeże pęski w magazynku. Ty też. Świeże pęski w magazynku. Dobra. Bezpiecznie. Snajper. To jest dogodna pozycja dla ciebie. Kobieta. Tutaj. Tam zostań. Tak samo ten. Tak samo, czyli gdzieś tutaj miałby być, a coś mi nie pasuje. Naprzeciwko drzwi. Aby stanął. Staniesz na warcie. Kto tam kolejny? Staj naprzeciwko drzwi. Warta. Ty tutaj. Idę na warcie. Zgadliście, panie i panowie. Zbliża się do was wróg, bądźcie czujni. Oj. Nikt tego nie widział? Nawet snajper nie widzi. No ten powinien strzelać. Sorry bardzo. Powinien. Widział. Widział.
Pixelowi kod graficzny. Cel wciąż żyje. To może jeszcze podejść? 100%. Jeśli pani nie trafi... Już się za to biorę. Musimy osłaniać chłopaków. O, snajper zobaczył. Jakie to ciekawe. Nie widział, nie widział. I zobaczył. Warto. Nic nie przeszło. Weźcie mi informację. Nie. Chciałem, żeby nam jakieś informacje, ile on dostaje za tą wysokość. Jakoś to się kumuluje. Przeładuj. Super, naokoło muszę iść. Przynajmniej ci są w dobrej pozycji. Biegaj. Dalej powiedz. No właśnie. Ruszam do wskazanych współrzędnych. Ale teraz ci muszą zasuwać dookoła. Dobra, zanim się skryj. Biegaj. Czy snajper będzie sobie widział? Chyba nie. To widzi. Dobra, zabiorę go stąd. Tak jest, wykonuję. Tak, tutaj stańcie. Już tam ruszam. W ten sposób. Chłopak stanie tutaj. I stoicie, czekajcie. Jeden może tu, żeby stanąć na wartę. Po prostu podbiegnie. Nie, przeładuj. Gotów do akcji. Przeładuj. Gotowości. Przeładuj. Broń gotowa. Jeszcze nie wchodzimy. Snajper tutaj stoi. Wszyscy przeładowani? Tak. Konstury. Dobra. Wchodzimy. Widzę wroga. Sniper,
widzi go, super. Tutaj. Dlaczego tyłem otwierał? Nie możemy uzyskać odczytu. Porusza się tak... nieskładnie. Ta. Takie coś mam zabić. Ten nie widzi. W tym momencie chcę się cofnąć wszystkim. I to wszystkim. Nie wiem, co to będzie robić. Ale to może być jakiś taki posun. Ma 20 życia. Niby to jest robot, powinien więcej zadawać, ale no... Jakby nie mają wejść. Najpierw kością. Snajper nie widzi. W rejonie działań zaraz zrobi się gorąco. Wróg zbliża się do waszych pozycji. Że zadaję więcej robotom. Już wyruszam. Potwierdzam. Jednak się cofnijcie. Przesuń się tutaj. Co widzisz? Dobra, tam wstań na warcie. Jednak się cofnij.
Nie wiem, snajper stań na warcie. Kobieta zginęła. Tego najmniej się go obawiałem. Oskrzydlają moją pozycję. Super. Ma poniżej 50%. Dwóch ludzi straciłem. Nieładnie. Kowicz 53%, 53%. Najpierw bym się pozbył tego. Udzielec jest wkurzający. Aha. Cel przeżył. Muszę wykorzystać rakietę. Nie mogę pozwolić na to, aby to przeżyło. Tam jeszcze jest jeden udzielec chyba. Mi się zdaje. Spróbuj. Ten mógłby mi zginąć, a nie tamto. Chociaż na takiej samej pozycji są. Tam gdzieś jest udzielec. Jak mi się zdaje. Nic nie widzisz, przeładuj. Przeładowuję. Nic nie widzisz, przeładuj. Już tam idę. Przeładuj. Broń przeładowana. Podejdź tutaj i przeładuj. Dobra, ciśniemy. Przyszło. A gdzie to skoczyło? Tutaj? Dość interesujące. Już tam zmierzam. Nic nie widzi. Ty możesz robić za skauta. Stań tam. Wypatruj. Już się za to biorę. Gdzieś to będzie jest. Ale gdzie? Yes, commander.
musiał na to skoczyć. Zaatakuje mnie, kiedy nie będę się tego spodziewał. Przeszkadzam. Jeszcze tutaj jest kawałek. Podejdę do drzwi. Snajper, filmujesz. Przejdź na tą pozycję. A jeszcze to muszę włączyć. Uwaga, uderzeniowy jeden. Mamy jakieś dziwne odczyty w pobliżu waszego rejonu działań. Wypatrujcie wroga. Tonek. Się boję większego zagrożenia zlatującego z góry chudzielca. Potwierdzam pozycję. Snajper super wystawiony jak nie wiadomo co. Ruszam. Pistolet weź. No i próbują na to skrzydlić. Super! I nikt go nie zauważył. Nikt. Nie ty. Kurde. Chciałem, abyś zmienił górę, tak? No właśnie. Więc na razie czekamy chyba. Mam nadzieję, że coś tam wyjdzie. O, jak miło. Pa, pa. Kia. Ty jesteś tym dobry. Ty możesz wyjść tak pospraw. Zaj, co tam jest? Nic nie ma. Warta.
Idę tak samo. Zajmę się tym. A to było piękne, jak Muton wpadł. Mamy meldunki o aktywności obcych w waszej okolicy. Nadciągają siły wroga. Nie ma go. Piękne to było. Snajper. Najpierw wyjdź, zobacz, czy przypadkiem coś nie spadło jeszcze. Okej, czysto. A tu jest chmurka. Przeładuj sobie. Przeładuj. Śmigam. Podbiegnij. Nic nie widzisz, okej. Odwróć się w tą stronę. Nie. Teraz ten. Potwierdzam cel. I ty możesz na wartę wejść. Już tam idę. Wyłącz. Kolejny obwód wyłączony. Musicie wyłączyć jeszcze dwa. Okej. Żeby tutaj mi coś nie spadło. Obwód wyłączony. Został jeszcze jeden. Unieszkodliwicie go i statek będzie nasz. Dobra robota, dowódco. Okręt znalazł się oficjalnie pod kontrolą XCOM. Chociaż nie sądzę, żeby zmieścił się w naszym hangarze. Z tego okrętu to można hangar zrobić. I są więksi. Ale, że się udało. I straciłem tylko dwóch ludzi. No ale to byli dobrzy ludzie. Sierżant. Kapral. Dobry był. No szkoda. Co ty tam masz? Rakieta rozrywająca. To jest fajne. Nie chcę żadnego przekroczenia. Chcę to. Lanca fuzyjna. Naprowadzona wyrzutnia fuzyjna. Objęcie nie brakło cybordysku. Będzie miał większe pole manewru przy planowaniu kolejnych. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Okej. Miotacz okowy za chwilę będzie. Dowódco, nasze źródła zwiadowcze wskazują, że nieznana wcześniej organizacja próbuje sabotować operacje polowe XCOM. Jak się wydaje, grupa ta żywi niezbyt fortunną sympatię do najeźdźców i zamierza przejąć ich technologię oraz artefakty niezbędne do wykonania misji. Wczesne raporty wskazują, że organizacja ta nosi nazwę Exalt. Wierzymy, że uda ci się odkryć źródło nowego zagrożenia i je wyeliminować. Dowódco, Rada zapewniła nam dodatkowe zaopatrzenie do walki z tymi zdrajcami. Rozpocznijmy poszukiwanie miejsc, w których są komórki Exalt. Z pokoju sytuacyjnego możemy też przedsięwziąć operacje niweczące ich działania. Sabotaż akurat spowodował zamknięcie. Zniknięcie. 4. Okej. Kurka została ujawniona, ale wkrótce znów się ukryła.
ukryje. Pokażcie, co to. Będzie prowadzić działania skierowane przeciwko Z, dopóki nie znajdziesz i nie zniszczysz jej bazy. Jak zadziała poprzez komórki, przeprowadzaj tajne operacje, by unieszkodliwić pojedyncze komórki, likwidując te komórki. Zdobędziesz dane potrzebne do odnalezienia baz Exat. Komórki Z nie zawsze są widoczne. Kup skan zwiadowczy, żeby je ujawnić. Ukryte komórki mogą kraje, w których działają. Wybrać żołnierza, który przeniknie do danej komórki i zdobędzie ważne informacje przydatne. Właśnie w tej chwili śledzimy liczne kontakty, ale możliwe, że konieczne będzie uruchomienie diagnostyki. To nie wygląda na właściwy cel. Po kilku dniach skrytych działań trzeba ewakuować na specjalną misję taktyczną. Tym wolno posługuje się tylko pistoletami. Technologie pistoletowe i ulepszenia z oblewni mogą okazać się przydatne. Tym posiadają doskonałą zdolność do wykorzystywania w trakcie misji przetrwania. Jeśli znajdziesz nadań twój, ale jak na razie panuje spokój. Powinniśmy się z tego cieszyć. Jak nie mogą działać jako tajni agenci. Kto to, że jest wsparcie? Aha. Ach, ten duży wybór. Tak, tylko on dostał. Nie ma ludzi. Ludzie mi poumierali. Pistolet, granat. Wciąż nie wiem, o co chodzi obcym. Nie wiadomo, czego może chcą. Może być. Jeśli obrano misję. Wysłano agenta mającego przeprowadzić sabotaż w komórce Exalt w Meksyku. Meksyk. Z Meksykiem dobrze żyje. Jak właśnie zauważyłem, potrzebuje ludzi. Idź na szary rynek. Czyli droga rzecz, droga. Ile metali obcych? Doskonałe na sprzedaż. Sprzedaj. Obcy atakują coraz częściej, dlatego ponosimy większe straty. Niedobór żołnierzy zaczyna przysparzać nam kłopotów. Powinniśmy natychmiast sprawdzić potencjalnych kandydatów w koszarach. Spoko, zobacz żołnierzy. Na trzech się przyda. Szturmowiec 14, snajper 13. Skanuj. Jest. Nowe badania. Zakończyliśmy badania nad prototypem jeta czołgowego i uważamy, że dział techniczny może rozpocząć produkcję. Mechanizm działa na podstawowej zasadzie zakłócenia neurologicznego. Emituje skoncentrowany impuls elektromagnetyczny, mogący spowodować zmniejszenie i unieszkodliwienie celu znajdującego się w niewielkiej odległości. To nasza pierwsza broń obezwładniająca oparta na fizjologii obcych, więc możemy zakładać, że podczas misji dojdzie do niespodziewanych skutków jej działania. Bardzo prawdopodobnym jest, że niektóre obce oprą się obezwładniającym działaniu tej broni, dlatego przed jej zastosowaniem najlepiej będzie osłabić przeciwnika. Miotacz czołgowy ma też ograniczenia w postaci naszej aktualnej technologii zasilania, która pozwala na oddanie tylko dwóch strzałów w ciągu misji. Każdy kosmita pojmany w
trafi w terenie trafi do celi, da obcy. Radzę ją zbudować, zanim spróbuję złapać żywe okazy. Chyba już zbudowałem. Okej. Okay. 10 dni. Skorupkowy. Laser precyzyjny. Ciężki. Lanca fuzyjna 30. Wow. Oględziny. No to jest musimy wziąć jednego z nich żywcem. Zdaje się, że żołnierze chętnie używają ich jako tarcz strzeleckich. Obecnie wiemy, że cyberdyski, jak je nazywają, mają potężne uzbrojenie, ale na polu walki nie działają według widocznego schematu. Ja. Jak dotąd się nie udało określić, czy to całkowicie mechaniczne, czy żywy organizm. Odkryliśmy, że posiada alternatywny układ biochemiczny oparty na atomach krzemu. Krzem, podobnie jak węgiel, może tworzyć molekuły na tyle duże, by przenosić informacje biologiczne. Ma też właściwości chemiczne zbliżone do węgla. Jest więc wielce prawdopodobne, że to zupełnie nowa forma obecnego życia w porównaniu z osobnikami, które poznaliśmy do tej pory. Jej mechanizmy wewnętrzne zdają się funkcjonować jak organy, zapewniając obieg plazmy przez główne układy, podobnie do krążenia krwi w naszych ciałach. Mechanizmy te umożliwiają owej konstrukcji zarządzanie funkcjami życiowymi. W trakcie dalszych badań powinniśmy udać się je wykorzystać w naszych programie konfiguracji genetycznych, by zmniejszyć zależność żołnierzy od działania takich organów, jak na przykład serce. Widok analizy jednokrotnej podczas misji z pewnością dostarczy dodatkowe informacje o różnych zdolnościach bojowych tych gatunków. Moduł śledzący UFO, zapasowe serce dostępne. To by było fajne. Potrzebuję to niestety. Potrzebuję. Przybycie nowych żołnierzy. Czy dotrwam? Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. No, w Rosji będę musiał pomóc. Dobra, ale to już w kolejnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.